Siemaneczko, nie robię z tej strony Buddy. Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. Dzisiaj jestem sam, ponieważ wujek wyjechał na wakacje. Serdecznie go pozdrawiam. Pozdrawiam Jerego 82, czyli mojego brata. Moi kochani, dzisiaj uruchomimy szklarnię. Wody dowiozłem, tak jak już widzicie. Ta szklarnia jeszcze nie jest uruchomiona. Wszystko jest dodane. Kompost i tak dalej. Jeszcze uruchomimy to tam. No i co, kochani? Seria z 2017 będzie kontynuowana może do 19, może troszkę krócej. Po prostu, żeby odsapnąć trochę od symulatora. Zobaczymy. Moi kochani. Ale mówię, to zobaczymy, czy będzie kontynuowana aż do 19, do listopada, czy po prostu do końca października i tyle. A listopad po prostu będzie takim odpoczynkiem i będziemy się po prostu przygotowywać do 19. Co jeszcze? Jest kilka informacji, które mam na temat 19, moi drodzy. Zrobię sobie dzisiaj takie pogadankę. Uruchomimy te szklarnie, bo chciałbym Wam pokazać te szklarnie. Jak kiedyś miałem zrobić, przed tym jak mi się save zepsuł, to teraz zrobię to dla Was. Moi drodzy, co na temat 19? Postacie. Zacznijmy od postaci. Moi kochani, przy postaciach będziemy mogli wybierać sobie fryzury, kurtkę, co tam jeszcze. No wiadomo, ten ubiór ponoć ma być naprawdę dużo, dużo więcej niż w 17 rodzaju wyboru tej postaci. Może będziemy mogli kreować ją na nasz wygląd. Zobaczymy. Moi kochani. No i co jeszcze? Co jeszcze? Moi drodzy. Dziewiętnastka. Zmieni się również tryb misyjny. Pierwsza fajna rzecz. To, że nie będziemy mieli misji na czas, czyli jak weźmiemy jakąś misję, to będziemy mogli sobie normalnie zapisać i wrócić na przykład za kilka dni. Nie będziemy takie ograniczenia wtedy, tak jak było w 15, że po prostu jak zaczęliśmy już misję, to już musieliśmy ją skończyć, bo inaczej nie mogliśmy zapisać gry. Tutaj będzie możliwość taka, bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ to było chore, bo nieraz czasami buraki. Pamiętacie, 270 minut jak się działo, to 270 minut musiałeś, kurde, siedzieć i garować, aż po prostu miniecie to całe to zadanie. Będzie większy, lepszy, urozmaicony interfejs. Interfejs w sklepie będzie teraz zrobiony tak, że będą wszystkie maszyny przedstawione 3D. Z tego co wiem. Moi drodzy, co jeszcze? Co jeszcze? Będzie również coś takiego, że na przykład możemy w misjach używać własnych maszyn, tak? Ale to oczywiście liczy się z mniejszym przychodem, o ileś tam na przykład, nie o dużo, to nie będzie tam jakieś wielkie pieniądze. I będziemy mogli wynajmować pracownika. Ale jeżeli wynajmiemy pracownika, moi drodzy, to nie będzie to opłacalne. Albo będzie opłacalne, ale to będzie jakiś minimalny przychód gotówki, tak? Powiedzmy sobie otwarcie, że misje są
po to, żeby podreperować nasz budżet. To nie jest tylko tak, że a dobra, weźmiemy sobie po prostu pracownika, wynajmiemy, on tam zrobi te zadanka. Bo po prostu będzie tam nieopłacalna, bo wyjdziemy jeszcze na zero, albo mówię na bardzo, bardzo mały plus. Także nie wiem, czy to się opłaci. Także kochani, to jest właśnie to. Co jeszcze? Interfejs zmienił się, jest bardziej przejrzysty. To jest jedno. Będziemy mieli ruchomą kabinę. Będziemy mieli coś takiego, że będą węże hydrauliczne, także ruchome. Co jeszcze? Będziemy mieli podświetlane, jak weźmiemy sobie kabinę, te wszystkie guziki, te wszystkie zegary i tak dalej, i tak dalej. To ma być. Co jeszcze? Pola będą nierównomierne, czyli chodzi o to, że nie będą kwadratowe. Będą jakieś tam, wiadomo, jakieś półłuki, niełuki. I teraz nie będziemy kupywać na przykład pól, tylko obszary. I obszary również będziemy mogli je sprzedawać, tak? Także także tyle. Sprzedajmy. Dawaj stąd do zera. Pyk. I zobaczymy. Wszystko jest. Oczywiście ona się zaraz uruchomi po jakimś czasie. Chyba, że czegoś tutaj nie dałem. Jeszcze. Przyspieszmy trochę czasu. Już, tam wiatrak już chodzi. Widzicie, idą te zraszacze również działają. Widzicie, tu idą dynie, tu idą, co to idzie, sałata. A tu idzie arbuz. Co jeszcze? Wracając do pogadanek o 19. O, widzicie? Zaraszacze działają. No co jeszcze, moi kochani? Tryb misji właśnie. Te obszary, kupowanie tych obszarów. O, widzicie? Agregat chodzi. Elegancko. Tutaj nam się pojawiają właśnie już kartony, melonów i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze, kochani? Dużo jest właśnie. Co jeszcze by wam powiedzieć? Jakichś ciekawszych oczywiście. A! Teraz uprawy nie będą przechodzić przez kabinę. Jeżeli będziemy jechać na przykład po zbożu, będzie się ono ugniatać. Tak. Zboże będzie się ugniatać. Także, czy będzie to do trawy tyczyło się również? Nie mam zielonego pojęcia. Wiesz, że między 25 a 28 jest kolejna wielka sierpnia, kolejna wielka impreza na temat gier, nie pamiętam nazwy. I tam będzie pokazany już gameplay z gry. Tak, Giant Software,
Tam będzie pokazywał pierwszy gameplay z gry. Na pewno wybrańcy, ci co za przeproszeniem srają miodem albo mają partnerstwo, będą tam, będą pokazywać ten filmik. Ja mówię, jeżeli coś mi się nie podoba, ja mówię to otwarcie, moi kochani. No wiadomo, partnerstwo jest partnerstwem, tak, musisz zachwalać, ale no nie oszukujmy się, no bądźmy też, może nie kreatywni, ale bądźmy osądni, tak, że okej, dostaliśmy, ale też nie nawołujmy do tego, żeby kupić szmelc, bo mamy partnerstwo, prawda? To mnie boli właśnie, że ci ludzie wybrali partnerstwo, ale na przykład to jakbym dostał partnerstwo, a nie dostanę nigdy partnerstwa, ponieważ jestem takim człowiekiem, a nie innym, że po prostu mówię to, co myślę, tak? Ja nie będę owijał w bawełnę, bo ach, piękne achy, uchy i w ogóle. Nie, bo to nie chodzi o to. Tu chodzi o zasadę, prawda? O zasadę i bycie po prostu fair wobec was, tak, kochani? Bo my także poświęcamy dużo czasu, żeby nagrać, zrenderować, wrzucić to na YouTube, bo to naprawdę tak człowiekowi się, bo zarabiają hajsy. Na przykład ja nie zarabiam nic, tak? Więc robię to dla własnej nieprzymuszonej woli, dla własnej przyjemności, tak? Dla was. Staram się zrobić coś kreatywnego, fajnego. I tyle. Co do Farminga 19, będę ją nagrywał, bo chcę, bo gram w Farminga już naprawdę dość sporo czasu. No i tyle, moi kochani. Uruchomimy jeszcze te tutaj. Fabrykę grzybków. No i co? Na pewno będzie seria właśnie z 19. Zacznę oczywiście na tym najtrudniejszym poziomie, bo chcę. Oczywiście pierwszy odcinek to będzie wstępny, że będę obrazowy. Obrazowo będę pokazywał. I tyle. No i zobaczymy. No. Fajnie, fajnie, że w końcu Giant wziął się zakasał rękawy i po prostu zrobił coś dla starszych, tak? W końcu może jakaś ekonomia. No fajnie by było jeszcze, jakby były jakieś fabryki, tak? Jakieś życie. No ale nie oszukujmy się, to Giant, prawda? No i co? Tutaj nam działają, jak widzicie, te duże szklarnie pokazałem wam. Jak widzicie, o, elegancko się tutaj wszystko robi. Moi kochani, w następnym odcinku pokażę kolejną może uprawę dodatkową, którą dodał Tony do tej mapy. Ciężko będzie się z nią rozstać, oczywiście. No mam nadzieję, że te dwie nowe mapy w 19 będą naprawdę fajne.
pomysłowe, zrobione naprawdę z dużym rozmachem. A, no i co będziemy mieli? Będziemy mieli wapno, kochanie. W 19 będziemy mieli wapno, które będzie nam zastępować orkę. Czyli będziemy po prostu wypalać pole albo wyjaławiać je, jak to woli. I to nam zastąpi orkę. No, ciekawe rozwiązanie. Szybsze na pewno, ale co dla niektórych graczy, co to posypać wapnem, zasiać, dziękuję. I mamy trzyetapowe, co trzy te wysypiemy wapnem i musimy orać. Nie, męczymy się. No mam nadzieję, że będzie gleba w końcu jakaś fajna, że będzie specyficznie zrobiona ta. Że ta gleba po prostu będzie fajnie zrobiona, tak. Także po prostu i orka, i po prostu kultywacja, i po prostu siew będzie w końcu wyglądać inaczej, tak? Nie będzie to po prostu jedno i to samo, tylko po prostu będzie wyglądać to, mógłbym powiedzieć, fajnie i jakoś tak zadowalająco, tak? No bo nie oszukujmy się, bo w 17 nie mamy tego, tak? Nie mamy tego i tutaj nas to boli. A po prostu chciałbym, żeby Giant zrobił coś z tą glebą w końcu. Aha, i co jeszcze? Żeby fajnie znowu dodali, że chwastownik tylko nie będzie, tak jak w 17, nie będzie tylko po prostu chwastownikiem. Będą pokazywać się nam na polach chwasty. I możemy je usunąć w pierwszym rozwoju, czyli tym chwastownikiem. A jeżeli się nam nie będzie chciało, będziemy mogli to usunąć w późniejszym rozwoju opryskiwaczem. Opryskamy i rośliny uschną. Jeżeli, przepraszam, zaniedbamy, to po prostu stracimy uprawę. Pole będzie zachwaszczone. A ciekawi mnie to, co się stanie, jak zachwaścimy totalnie te pole. Czy ono się po prostu zmieni w jakąś łąkę, czy po prostu zoramy znowu i będzie idealne. No ale to zobaczymy w późniejszym etapie gry. No i co, kochani? Co jeszcze ciekawego? Co jeszcze ciekawego? Co jeszcze ciekawego? To chyba takie na razie najciekawsze rzeczy, które jeszcze coś tam nie powiedziałem w pogadankach na moim kanale. Także. A! I oczywiście maszyny, bo ja też nie powiedziałem, będą się zużywać. I tym razem nie będzie to pokazane, że motogodziny będziemy tracić. Ponoć ma być takie, że będą odpryski farby, znaczy lakieru, nie farby. Że ta po prostu maszyna będzie się zużywała i to będzie widoczne. Bardzo ciekawe. I po prostu będziemy musieli ją okresowo, co jakiś czas okresowo po prostu naprawiać. No sądzę, że miła wzmianka dla fanów, którzy naprawdę grają tak. Chcieliby zagrać realnie, prawda? Bo zobaczcie, ta fadroma ma no od 0,5 godzin, tak, motogodzin. Też interfejs będzie ładniejszy niż tutaj, tak, nie będzie już takich tych, będziemy mieli po prostu zegar, na którym będziemy mieli tam prędkość, będziemy mieli właśnie zużycie maszyny, motogodziny, paliwo, interfejs będzie tutaj, gdzie jest pogoda, godzina i tak dalej, pieniążki będzie inny. No,
Mnie ciekawi bardzo, co będzie, co będzie. No sądzę, że fajne, fajne, naprawdę fajne rzeczy. Zaczyna w końcu dodawać Giant, tak? W końcu wziął się za robotę, bo widzi, że ludzie może w końcu posłuchali tych ludzi. Nie wiem. No zobaczymy. Ja mówię. 17 gram. Będę grał na razie. Później 19. A co dalej? To się jeszcze okaże. Na razie robimy sobie takie porządki. Bo mamy naprawdę taki delikatny rozgardiasz na mojej farmie, o dziwo. Czy będzie wynajem maszyn? Nie wiem. Tak szczerze powiedziawszy, w 19. Ale mówię, 25 do 28 jest kolejna impreza, gdzie będzie wszystko pokazane. Tu widzicie, musimy jeszcze zakonserwować to. Tu jedziemy z tym do lasu. Musimy zrobić porządek. W końcu te maszyny poustawiać na odpowiednie miejsca. A przy okazji sobie porozmawiamy. Bo dlaczego by nie? Padroma na razie tu, tym razie ciągnik. Zobaczmy, czy mamy tutaj. O Jezu. No, porządek łowiec jednak trzeba zrobić. Zdaniem życie będą naprawdę też jakieś fajne modyfikacje wychodzić. Czy będę grał na modyfikacje? Zobaczymy. Jak będą fajne, to będę grał. Jak nie będą fajne, to po prostu zobaczę. Postaram się nie grać na modyfikacjach. Postaram się. Nie mogę obiecać, że nie będę grał, ale postaram się po prostu nie grać na modyfikacjach. Bo ponoć będzie już tyle maszyn, że nie, no już. Że po prostu szkoda będzie grać na modyfikacjach, bo jeżeli będą na przykład takie, że biopaliwo będzie można robić, żeby uzależnić się od tego, to oczywiście dlaczego by nie, tak? Bo no, każdy chce się usamodzielnić, nie chce kurde wszystkiego kupować w sklepie, bo to szkoda pieniędzy również. Prawda? No, zrobimy sobie tylko prace porządkowe. Ja tam mówię, no. Czekam. Jestem cierpliwy, co tam Giant da. Na razie po tych wszystkich, po Defconie, po Farmconie, zapowiada się, powiedzmy, nieźle. No ale to mówię, to zapowiada się, tak? Ojej, krówki nie mają co jeść. Oj, oj, oj. Musimy nakarmić nasze krówki.
Troszkę zaniedbaliśmy nasze krówki. Pojedziemy po nasze jedzonko. Ojej. Oczywiście kontakt do mnie znajdziecie pod opisem filmu, mojego maila. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o 19. Jakie są wasze odczucia co do tematu tej serii. No i co? Ja tam mówię, czekam z nie... Znaczy, może nie z niecierpliwie, po prostu czekam. Czekam cierpliwie, bo chcę po prostu zobaczyć, co tam nasz Giant wymyślił. Tu w ogóle się coś robiło? Nie. Ale Lipton, ale czy jest coś tutaj w bunkrze? Nie ma, pustki. Trochę Lipton. Miejmy nadzieję, że jeszcze tu próbak jest. TMR. No fajnie byłoby się po prostu odciąć od tego sklepu. 19. No ale mówię. Wszystko w swoim, jak to się mówi, czasie. Może zawieziemy mleko jeszcze do mleczarni. Bo po prostu mamy kupę tego mleka. A, jeszcze przypomniało mi się. Będą zadania oczywiście te, które nie lubiliście w 15. Dostawcze. Będą. Oraz będą zadania takie, że na przykład wieloetapowe. Tak, będą zadania jakieś tam wieloetapowe. Na przykład od żniw po na przykład zbelowanie, czy tam z kostkarką przejechanie, tak, prasą do dostarczenia do miejsca docelowego, tak? Takie powiedzmy trzy etapy, tak? No też fajnie zrobili, że można będzie używać tych własnych maszyn, ale coś za coś, prawda? No, będziemy jakieś tam stratni, ale mówię, tam jak widziałem na screenach, to nie były jakieś tam duże straty ponoć, ale... Zobaczymy, jak to będzie w praniu wyglądało. Mówię, wszystko okaże się 20 listopada 2018 roku, gdy już będziemy mieli farminga. Wiadomo, że ci z partnerstwem wchodzący w 4 litery już będą po prostu już tej daty premiery będą już mieli to, tak? Po prostu będą srali miodem jak zwykle. I tyle. O, 87 bel. Nie, 5. Dobra.
Wszystko, mówię, wszystko mnie interesuje, ale nie lubię takich ludzi, którzy dla partnerstwa zrobią wszystko. Takich ludzi nie trawię, nie będę trawił. Nie będę tu wymieniał tych panów, bo to ich życie osobiste, ale ja im nie zazdroszczę tego, powiem, tak szczerze powiedziawszy. Nie zazdroszczę i bardziej współczuję. Może ten odcinek będzie troszkę krótszy, ponieważ po co przedłużać, tak? To jest taki odcinek porządkowy, tak? No. W końcu trzeba zrobić porządek na tej mojej bezludnej farmie. No szkoda dzisiaj, no samemu, no ale jak to w życiu bywa, czasami trzeba również pracować samemu. Brat jest na wakacjach, na Majorce, za mój hajs. Oj, nie, 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 nie! No i dobra. Uprzątnięte. Dojedziemy, krówki mają. Czyżby jeszcze wody trzeba im dowieść? Owce mają jeszcze trawę, wodę jeszcze mają, tu wodę ma. Świnie jeszcze, tutaj wszystko jest. Wynajmniej tylko 10%. Może mi się to pojawi. Świnie jeszcze musimy nakarmić, ale to na razie nie. To na razie uprzątnijmy. Dobra, uprzątnięte. Kombajnem polecimy na pole kolejne. Snopki się zbierze, a reszta pójdzie na sprzedaż. Tak, siano pójdzie na sprzedaż. W magazynie już mam 5 milionów siana. Także widzicie sami, po co zbierać. Nie, nie, nie. Składamy. I lecimy z koksem. A wy, kochani, czego oczekujecie od farminga 19? Czy informacje, które na razie uzyskaliśmy po Falconie, Farmconie, czy w Bawarii, czy są dla was zadowalające? Piszcie w komentarzach. Co tam, jak tam i w ogóle? Może czego wy jeszcze oczekujecie?
No ja bynajmniej jestem ciekaw. Bardzo Giant mnie zainteresował tym razem swoimi nowinkami. Ale jak to się okaże w życiu, czas pokaże. Nie ma się co ekscytować. I jak to się mówi, wszystko w swoim czasie. Moi drodzy, wszystko w swoim czasie. Dobrze, kochani. Ja będę się z wami żegnał, nie będę was przynudzał, bo po prostu prace porządkowe to prace porządkowe. A ja chciałem z wami po prostu pobyć, porozmawiać z wami wspólnie. Powiedzieć co nieco na temat kolejnych wiadomości o 19. Trzymajcie się gorąco, miłych wakacji, bezpiecznych. Pamiętajcie, że z wodą nie ma żartów. Pilnujcie siebie, pilnujcie własnych bliskich, dzieci, bo ten okres jest najbardziej niebezpieczny, nad wodą szczególnie. I nie tylko. Uważajcie na siebie. Ja się z wami po prostu żegnam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Czołem.